Człowiek, powiedziałabym, kompromisu, a nie konfrontacji. Wolny od jakiejkolwiek małostkowości. Nie było w nim żadnej zadziorności ani agresji. Zgodliwy. Był urodzonym dyplomatą. Spokojny. Zawsze opanowany. Panował nad emocjami nawet wtedy, gdy go coś mocno zbulwersowało, potrafił zachować spokój. Było to imponujące. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że był zimny jak lód. Nie to mam na myśli. Powiedziałam, panował nad emocjami. Ale to nie znaczy, że nie przeżywał ich wewnętrznie, mocno, dotkliwie, z pewnością. Był, jak sądzę, bardzo ambitny i zależało mu na dobrej opinii, a także na tym, no, żeby go ludzie lubili i doceniali. To nie było coś tylko zewnętrznego, nie kwestia prestiżu, ale chciał być doceniany. No, miał powód, miał prawo, jak najbardziej. Więc przeżywał, ale potrafił panować nad tym. Znaczy, no, nie był awanturnikiem, mówiąc zwyczajnie. I nie prowokował konfliktów, co bardzo ważne, no bo są tutaj w tym środowisku ludzie piekielnie konfliktowi. No tak. On do nich nie należał. Poza tym, co bardzo w nim ceniłam, potrafił nie tylko znakomicie wykładać, ale i słuchać innych. Także, a może przede wszystkim tych, którzy się z nim nie zgadzali, bo był zawsze otwarty, tak, zawsze otwarty na krytykę swojego stanowiska i skłonny poddać je rewizji. Siłą rzeczy, no, człowiek, który odnosi sukces, budzi zazdrość i zawiść. Więc pewnie miał wrogów, ale nie dlatego, że prowokował właśnie. Nie, myślę, że zwyczajnie zazdroszczono mu pozycji. Tego, kim był, jaki był. No, że mu się powiodło, nie tylko tu, ale i za granicą. Właściwie był człowiekiem sukcesu, tak można o nim powiedzieć, bez wahania. I to być może było solą w oku, nie jednemu. No poza tym pamiętaj, że w tym środowisku konflikty osobiste mają zazwyczaj tło ideowe. Był człowiekiem lewicy. Był marksistą nieortodoksyjnym wedle ówczesnej miary, wedle ówczesnego kanonu. Odżegnywał się od marksizmu w potocznym, obiegowym rozumieniu tego terminu, jako zbioru dogmatów legitymizujących status quo. Krytykował również ujęcie marksizmu, za którym się opowiadało wielu wtedy, jako swego rodzaju metafizyki, przyrody czy historii. Kładł nacisk na to, że Marks był filozofem. Interesował go głównie filozoficzny aspekt teorii Marksa. Ale nie miał do filozofii Marksa bałwochwalczego stosunku. Nie sądził, żeby materializm historyczny był alfą i omegą myśli społecznej. Traktował filozofię społeczną Marksa jako istotny i konstytutywny element wielkiej europejskiej tradycji filozofii społecznej, który oddziałał bardzo mocno i znacząco na samowiedzę współczesności. Filozofia Marksa, czyli filozoficzne ujęcie społeczeństwa. Filozofia uspołecznienia w jego wymiarze historycznym. W rozwoju historycznym, jak wolisz. O. Zajmował się koncepcjami marksizmu, które wówczas uchodziły za heretyckie. No więc był marksistą i nie był. Nie dziw się, że słyszysz i takie opinie o nim. Był członkiem partii do końca, ale z pewnością jego przynależność do PZPR-u nie miała charakteru koniunkturalnego. Nie był zausznikiem władzy. Nie należał też do bezkrytycznych chwalców systemu PRL-owskiego.
Myślę, że był przekonanym socjalistą, co może się wiązać z jego tradycją rodzinną. Ale systemu PRL-owskiego przez różowe okulary nie oglądał, jak powiedziałam, mimo że nie należał do kontestatorów. Nie podzielał też cielęcego zachwytu wielu polskich intelektualistów dla przemian ustrojowych. Ponieważ jako prawdziwy filozof wiedział, że nawet rzeczy, które wyglądają na proste, są w istocie złożone, a cóż dopiero ustroje. Nie był filozofem profesjonalnym w tym sensie, że filozofia nie była dla niego profesją czy sposobem zarabiania na życie. Było to życiowe powołanie, pasja, która określała jego postawę i sposób życia, jego preferencje, cele życiowe, system wartości itd. Traktował filozofię serio. Zaczęłabym od tego, że był człowiekiem nie tylko rozumnym, ale i rozsądnym. Nie zawsze rozum chodzi w parze z rozsądkiem. Są uczeni, którzy się zamykają w jakiejś wieży z kości słoniowej i tracą nieomal kontakt z rzeczywistością. On patrzył na świat trzeźwym okiem i w związku z tym sprawowanie funkcji administracyjnych, a był przez 25 lat kierownikiem zakładu, był przez kilka lat dyrektorem instytutu, sprawowanie tych funkcji nie sprawiało mu żadnych trudności, bo zupełnie gładko i bezkolizyjnie przechodził od zadań dydaktycznych czy badawczych do administrowania. Powiedziałabym, że szefował dyskretnie. Nie był natarczywy. Nie pamiętam, żebym dostała od niego kiedykolwiek jakieś polecenie służbowe. Natomiast ilekroć komuś z nas, współpracowników, była potrzebna rekomendacja, opinia czy podpis, można było na to liczyć. Niezawodnie i bezterminowo się wywiązywał z takich spraw. Promotorem był inspirującym, ale też niczego nie narzucał i czasem można było nawet żałować, że tylko radził, nie nalegając. Ja pamiętam, że kiedy przygotowywałam do druku swoją książkę habilitacyjną, to sugerował zmianę tytułu. Ja pozostałam przy swoim pomyśle i dzisiaj żałuję, bo z perspektywy czasu widzę, że miał rację. Ja jestem o wiele bardziej rygorystyczna wobec swoich podopiecznych, magistrantów. Jakkolwiek staram się oczywiście iść jego tropem i nie narzucać, bo to wydaje mi się ważne. No ale chyba nie potrafię właśnie tak subtelnie prowadzić prac magisterskich czy doktorskich jak on. Ale teraz, kiedy właśnie z perspektywy czasu myślę o naszej znajomości, to ważniejsza mi się wydaje niż ta lekcja teoretyczna, lekcja praktyczna, jakiej udzielił mi i nam wszystkim w ciągu tych ostatnich, strasznie trudnych, jak myślę, dla niego lat jego tutaj funkcjonowania, dzielących pierwszy atak choroby od ostatniego, kiedy on już starzejący się i ciężko schorowany, zachował wobec wszystkich przeciwności losu postawę godną prawdziwego stoika. Nie wycofał się z życia akademickiego, nie ograniczał swoich kontaktów ani ze studentami, ani ze współpracownikami. Nie przestał się interesować sprawami, które go wcześniej żywo obchodziły. Zachowywał się tak, jak gdyby nic się nie stało. No i właśnie ta niezłomność wobec niełaskawego losu wydaje mi się imponująca i godna naśladowania, szczególnie mu tkwiła w pamięci.